Cześć, ja jestem Boleś, a to jest, jak widać, Minecraft. Teraz tak, wybrałem Minecrafta z dwóch powodów. Pierwszy, gra jest mało dynamiczna i mogę wytłumaczyć kilka rzeczy. Dwa, jest obecnie burza, więc za bardzo ze swoim gównianym internetem radiowym nie mogę pograć w gry sieciowe, no bo po prostu będą lagi. Cóż poradzić, tak to się mieszka na wsi. A więc tak, wytłumaczę parę kwestii. Takich z zarządzaniem kanałem, odnośnie wersji, jaką gram, bo jak widać jest to 1.16, a wcześniej grałem na 1.8. Zaraz opowiem o wszystkim, lecz najpierw tutaj sobie budowałem jakieś rzeczy. To jest jeden z moich najstarszych save'ów, 1.9.4. To była wersja, na której zaczynałem ten świat, bunkier. To jest świat, który stworzyłem chyba wczoraj, o ile się nie mylę. Bunkier zainspirował mnie do tego Stachu, do którego, do jego kanału wrzucę link w opisie. Saka, on postanowił, że zbuduje taką bazę, taką typową, no, taką ładną bazę, nie? Taką normalnie, w której można byłoby mieszkać. Ja zaś postawiłem na surowy klimat schronu wojennego, gdzie no nie ma wszędzie takich ładnych ścian i tak dalej. Steve'a mam, nie chce mi się żadnych skinów pobierać. A więc myślę, że tak przy okazji powiem, że wejścia do tego schronu nie ma, trzeba coś rozpieprzyć. A więc tak, tutaj jak widać działo. Tu jest hamulec wylotowy. Zrobiłem go, ponieważ no takie zwykłe gołe działo no nie wygląda zbyt przyjemnie. A więc zrobiłem tutaj hamulec wylotowy. Tam w środku jest normalnie lufa i za tymi blokami się znajduje mechanizm, który jakby odpowiada za... O, tutaj mamy nawet dispensery. Kurwa. Kurwa. Dispensery, które odpowiadają za odpalenie się TNT do wody, no i bez żadnych uszkodzeń spowodowanie, no zasymulowanie w jakiś sposób dźwięku wybuchu. A więc zaczynając, wchodzimy do pomieszczenia. Oczywiście działo jest wycelowane w skałę, bo jak żeby co innego. Zaczynamy. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym się znajdują wszystkie systemy monitorujące, jakieś pomiarowe i tak dalej, żeby zapewnić jak najbardziej precyzyjny strzał. Tutaj możemy sobie kliknąć. No i noteblock wydaje dźwięk. Tam są obie rzeczy, które tam mam. Tam jest noteblock, a jeszcze jest dzwon. No to jest rozkaz załadunku, tak żeby załadować działo. A to jest już ostrzeżenie przed strzałem. Po prostu dzwonu użyłem. A co do dzwonu, to mogę wam pokazać fajny lifehack. Taki do wioski. Jeśli chcemy mieć osadników w tej wiosce, to może nas czasami denerwować to, że oni nam idą spać. To teraz tak, robimy coś takiego. Kładziemy sobie normalnie łóżko. Kładziemy obserwer, tak żeby patrzył się w to łóżko. I na obserwer kładziemy dzwon. I teraz jak wieśniak postanowi, że pójdzie spać, zadzwoni dzwon i automatycznie go obudzi. Także jest to całkiem spoko pomysł, znalazłem go na Instagramie. Tutaj jest dywan z takiego powodu, że poniżej jest kuchnia, ale zaraz wyjaśnię. Mamy farmę. No tutaj, no znaczy, no, to jest pole uprawne. Tutaj zastosowałem glowstone, który miałby imitować sztuczne światło. Tutaj niestety wykopałem to na 10 bloków, więc tutaj no nie jest wszystko symetryczne. Ale myślę, że da się to przyjąć jak najbardziej. No nie jest wszystko po prostu symetryczne, tak? Zrobiłem to, co mogłem. Mamy tutaj tak, ziemniaki, marchewki, arbuzy. Ten wyrósł naturalnie, ale te dwa nie chciały wyrastać, to już się po prostu postawiłem. Tutaj mamy buraki, no a tutaj pszenicę. Tam mamy w skrzynkach... Jak widać, zapomniałem o mączce kostnej, a to później już się tym zajmę. Tutaj zrobiłem wszystko takie ładne z drewna, tego obskrobanego. A tutaj dałem takie płytki naciskowe, żeby te drzwi się wydawały być takie, powiedzmy, zautomatyzowane. No i jak widzimy, wszystko jest tutaj okryte kamieniem, nie ma żadnych ładnych ścian. No i generalnie się na drabinach to wszystko opiera. Tutaj jest hodowla zwierząt. Jak widzimy, rośliny mają dużo lepsze warunki od zwierząt.
A same zwierzęta postanowiłem, że będę oznaczał rodzajami mięsa, które one produkują. 8 świń na 8 bloków, które tu są. 8 na 8 bloków, 3 owce na 3 bloki. 8 kur na 8 bloków, 8 zający na 8 bloków. Tutaj się ten przyblokował, tego jewna, żeby wyleciał. No i tutaj zapewniłem dosyć, to są kury, które mają produkować jajka. Więc zapewniłem im jak najlepsze warunki, tutaj jakąś klatkę, żeby mogły sobie jajka znieść czy coś. I kury mają więcej przestrzeni. A więc tak, teraz idziemy na sam dół. Tutaj jest przepalarnia, o ile się nie mylę. Dokładnie, tu jest przepalarnia. Jak zrobiłem, że nad pełnym blokiem jest normalnie. To jest półpłytka. To jest po prostu półpłytka. Tutaj nic szczególnego, no mamy po prostu piece, te piece, które są, służą do przepalania ród i tyle. Tutaj mamy działo. Tutaj mamy, to jest taka jakby, to jest zamknięcie jakby działa, tak? Że przy strzale, żeby po prostu to działo nie ten. No żeby, no to jest takie zamknięcie od tyłu działa. Tutaj często, o tu jest ten guzik, który robi. Tutaj są w działach, są zawsze takie pręty, które one prowadzą jakby, to są nie tyle co takie prowadnice, ale to jest taka osłona. To po prostu jest taki jakby, powiedzmy, nie tyle co ogranicznik, bo działo ma tam, w czymś takim co najmniej tam z pół centymetra, nie no, nie z pół centymetra, co najmniej z 10 centymetrów takiego, no, wolnej przestrzeni jeszcze. To jest coś takiego, żeby po prostu, no, żeby było wiadomo, w jakim obszarze się cofa działo, żeby po prostu tam ręki przez przypadek nie wsadzić. Tutaj są siłowniki, bo tutaj, jak widzimy, kaliber tego działa to są dwa bloki. Tutaj mamy więcej pocisków, ale napierdala ten deszcz. Tutaj mamy pociski, jak widzimy, kaliber dwa bloki. Tutaj mamy siłownik, który wynosi pocisk na górę, a tutaj mamy siłownik, który wpycha pocisk do działa. Tutaj te czarne wełny to są takie powiedzmy szyny, które miałyby służyć do obracania się tego działa. No więc tak, teraz zmierzamy na górę. Tutaj mamy koszary. Koszary, sypialnie. Jak zwał, tak zwał. Kurwa, zapomniałem o kiblu. Czerwone łóżka to są żołnierze sprawni do akcji. Niebieskie są z jakiegoś powodu po prostu nieczynni do walki. A zielone to są rekruci. Tak sobie to po prostu przyjąłem. Tu mamy kuchnię. Najprostsza kuchnia, jaką się dało. Tu mamy kosz dla udowodnienia. To mamy. Wezmę nawet tak. Coś takiego. Jak wrzucimy tak przedmiot, to znika. Jak wrzucimy tak, no to też znika. No ale jako, że wziąłem z tak, to znikają tak pojedynczo. A na czym polega magia? Tam są pod spodem skrzynki. No. Tutaj są obiekty, na których po prostu sobie to testowałem. A więc tak. Postanowiłem. To jest taki fajny pomysł na szafki kuchenne. Można użyć tutaj beczek, bo wyglądają one jak szafki kuchenne. Co prawda w takim trochę starym stylu, no ale co poradzić. Można też, uwaga, użyć, tak teraz pomyślałem, można użyć tych klapek. O, włazów, czy jak to tam. Żeby to wyglądało tak trochę nowocześniej. No tutaj nie zrobię, bo tu mam. O, coś takiego. No i teraz to wygląda trochę tak bardziej futurystycznie. Ale ja mam to w dupie, więc sobie tak to dam. Jezu, dobra. Dobra. A więc tak, postanowiłem.